Ta nasza szopka istnieje już po raz 17. Święta Bożego Narodzenia i ten żywy obraz przypomina nam tę prawdę o Bożym Narodzeniu, o tym narodzeniu Chrystusa. Owszem, ona jest inna niż ta, którą możemy zobaczyć w Betlejem, prawdziwą grotę w skale, aczkolwiek inkulturacja jest tak bardzo potrzebna dla nas, no bo trudno, żebyśmy tu gdzieś postawili jakieś bananowca czy w jaskini tego Pana Jezusa, aczkolwiek przeróżne były motywy robienia tych żywych szopek, które zapoczątkował święty Franciszek. I postać właśnie tego świętego Franciszka daje taką inspirację do pokazania prawdy objawionej w sposób jak najbardziej prosty. W tym roku, tak jak właściwie każdego roku w poprzednich latach, przez te 17 lat, owszem, zmienia się ten wystrój tej szopki, ale na pewno są baranki, które są nieodłącznym elementem biblijnego opisu stajenki. Jest też ciele, jest również, są i gęsi indyjskie chociażby, jest około 60 różnych gatunków gołębi, są pawie, są perliczki, są przepiórki, jak również możemy zobaczyć kurki hodowlane z różnego rodzaju, koguciki, kaczki belgijskie, bananówki, kaczki. Możemy też zobaczyć różnego rodzaju bażanty, te pospolite, złote, jak również srebrne. To te zwierzątka ozdabiają tą naszą szopkę, cieszą się takim wielkim zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci. Już od lat rolnicy okoliczni wyrażają wolę, że wypożyczą te zwierzątka do tej stajenki. Mało tego, ta stajenka słynie z tego już nie tylko w naszym mieście, ale w okolicy. Nawet w Białymstoku, jeśli ostatnio byłem i ktoś mnie zapytał, a to ta parafia, gdzie jest żywa szopka. Więc to było takie miłe z racji skojarzenia tej rzeczywistości z tą naszą uroczystością, której tych świąt Bożego Narodzenia korzystamy. Nasza betlejemska stajenka, bobolańska stajenka, otwarta jest właśnie od nocy tej pasterskiej i będziemy mogli ją oglądać do 6 stycznia w godzinach od godziny 8 do godziny 18. Bardzo serdecznie zapraszamy. Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę wszystkim oglądającym ten materiał złożyć jak najlepsze życzenia. Tak jak wspomina święta Matka Teresa z Kalkuty, że Boże Narodzenie nie jest tylko raz w roku, ale Boże Narodzenie jest zawsze, ilekroć komuś pomagamy, ilekroć współczujemy osobie rozpaczającej, czy dzielimy się dobrem, którego w stanie jesteśmy podzielić się z kimś, kto tego dobra potrzebuje. Kiedy widzimy i wzbudzamy uśmiech na twarzy dziecka, wtedy jest Boże Narodzenie. My również w tym roku, który przeżywamy pod hasłem Oto wielka tajemnica wiary, chcemy na nowo spojrzeć na Eucharystię, bo tam rodzi się Chrystus, ilekroć uczestniczymy we mszy świętej. Niech te więc zbliżające się święta, nowy rok, będzie okazją do czynienia refleksji na temat Bożego Narodzenia, na temat tej prawdy objawionej przed ponad 2000 lat. Wszystkim składam najlepsze życzenia, życząc dużo zdrowia, obfitości Bożych łask, pogody ducha na każdy nowy dzień roku Pańskiego 2020. Niech Pan wszystkim błogosławi. Z głębi serca pozdrawiam. Ksiądz Andrzej Popielski.